Jednym z głównych tematów tej narady były właśnie zagraniczne wyjazdy członków rodziny królewskiej. Król Karol III, chociaż zrozumiał decyzję swojego syna i synowej, podkreślił wagę obowiązków reprezentacyjnych, jakie spoczywają na rodzinie królewskiej. Każdy wyjazd to nie tylko promocja brytyjskiej monarchii, ale także budowanie relacji z innymi krajami, nawiązywanie kontaktów i promowanie brytyjskiego dziedzictwa kulturowego oraz interesów. Oczywiście, wielu krytyków wskazywało, że rezygnacja z wyjazdów przez księcia Williama i księżnę Kate jest aktem lekceważenia tradycji i obowiązków wynikających z ich pozycji. Inni jednak podkreślali, że podejście książęcej pary jest świeżym i nowoczesnym podejściem do monarchii, które może przyciągnąć młodsze pokolenie Brytyjczyków i przywrócić ich zaufanie do instytucji monarchy. William i Kate nie są jedynymi, którzy próbują przedefiniować swoją rolę w ramach rodziny królewskiej. Współczesne czasy wymagają od monarchii dostosowania się do zmieniającego się świata, zwłaszcza w erze mediów społecznościowych, gdzie każdy ich krok jest obserwowany i analizowany przez miliony. Podejście księcia Williama i księżnej Kate do wychowywania dzieci jest odzwierciedleniem ich próby znalezienia równowagi między tradycją a nowoczesnością. Chcą, by ich dzieci dorastały w miarę normalnie, ale jednocześnie zdawały sobie sprawę z obowiązków i odpowiedzialności, jakie niesie ze sobą bycie członkiem rodziny królewskiej. Czas pokaże, jakie długoterminowe skutki przyniesie ta decyzja dla rodziny królewskiej i dla samej monarchii. Jedno jest pewne, oczekiwania wobec monarchy i jego rodziny są dziś inne niż kiedykolwiek wcześniej, a dostosowanie się do tych oczekiwań będzie kluczem do przetrwania i prosperowania brytyjskiej monarchii w XXI wieku. Po drugie, choć wyjazd ma charakter służbowy, widać starania pałacu, by był on bardziej związany z miejscową społecznością i mniej oficjalny w tonie. Kate i William mają okazję zbliżyć się do ludzi, dowiedzieć się więcej o ich problemach i potrzebach, a jednocześnie pokazać się jako bardziej dostępni i ludzcy członkowie rodziny królewskiej. Wybór Szkocji jako miejsca podróży jest także istotny. Szkocja odgrywa ważną rolę w życiu rodziny królewskiej. Związki z tym krajem są dla nich szczególne. Uniwersytet w St Andrews, gdzie William i Kate się poznali, jest właśnie w Szkocji, a Balmoral, ulubione miejsce wypoczynku królowej Elżbiety, znajduje się w szkockich górach. Krytyka dotycząca wyjazdu na Karaiby była dla pary na pewno trudnym doświadczeniem. Wydaje się jednak, że wyciągnęli z niej odpowiednie wnioski i teraz starają się bardziej skupić na pracy związanej z bliższą im społecznością i problemami, które naprawdę mają znaczenie dla ludzi. Ostatecznie, choć podróże służbowe są ważnym elementem obowiązków rodziny królewskiej, to właśnie takie wyjazdy, które są bardziej związane z ludźmi i ich codziennym życiem, mogą przynieść najwięcej korzyści, zarówno dla monarchy, jak i dla społeczeństwa. W erze mediów społecznościowych, gdzie każdy ruch jest pod lupą opinii publicznej, ważne jest, by rodzina królewska była bardziej dostępna i zrozumiała potrzeby swojego narodu. William i Kate, jako młodsze pokolenie rodziny królewskiej, mają tu ogromną szansę, by nadać monarchii nowy, bardziej nowoczesny i ludzki charakter. Royalsi spędzili więc czas wolny ze swoimi pociechami i mogą je teraz zostawić na jakiś czas pod opieką niani. Po drugie, wyjazd do Szkocji z oczywistych względów nie będzie czasochłonny, a to oznacza krótką rozłąkę w rodzinie Windsorów. Co więcej, wyjazd nie nakłada się z uwielbianym przez książęta Halloween, a to oznacza, że Kate prawdopodobnie znów wybierze się z nimi na zbieranie cukierków. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.